Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zadanie z pochodnych. Tym razem mam pochodne z pierwiastkami, czyli takie pochodne, które się raczej nie lubi. Ale pokażę Wam, jak łatwo przekształcić to równanie z pierwiastkami do równania bez pierwiastków, dzięki oczywiście temu wzorowi. A później normalnie policzymy sobie pochodną z podstawowej funkcji, że a razy f prim od x. Ok, że a razy f od x równa się a razy f prim od x. To jest jedna z własności. Oczywiście tutaj jeszcze powinienem sobie dorzucić, że pochodna z x do potęgi n równa się n x do potęgi n minus pierwszej, tak? Czyli jak będzie na przykład x do potęgi piątej, no to ta piątka wyskoczy przed, czyli będzie 5x i potęga o 1 mniejsza. Czyli z x do piątej będzie 5x kwadrat, tak? 5x do czwartej. Dobra, no to zaczynamy. Najpierw mamy pierwiastek z x. Pozwólcie, że ja sobie tu je troszkę poprzekształcam. Czyli mamy tak, pierwiastek z x. Zauważcie, że x jest do potęgi pierwszej. Pierwiastek, jak nic nie ma, to jest stopnia drugiego. Więc zgodnie z tym wzorem to będzie x do potęgi pierwszej przez 2, tak? X do potęgi pierwszej przez 2. Czyli mówiąc inaczej, będzie to x do potęgi jednej drugiej. Ok? To jest to. Teraz mamy pierwiastek z x kwadrat trzeciego stopnia. To oczywiście będzie tak. X, to co stoi przy x idzie do licznika, a więc będzie 2. A to co stoi jest pierwiastek z... Stopień pierwiastka idzie do mianownika, czyli 3. 2 trzecie. Czyli to będzie x do potęgi 2 trzecie i tu jest oczywiście plus x. Tak? To co ja mogę zrobić? Wymnożyć sobie to, czyli... To razy to i to razy to. Czyli mamy tak, x do potęgi 1 druga razy x do potęgi 2 trzecie plus x do potęgi 1 druga razy x, tak? Oczywiście x jest tutaj w potędze pierwszej. Dobra. Co mi to dalej daje? Przy mnożeniu, tak, liczb potęg o tych samych podstawach, a w podstawach tu są x, oczywiście potęgi dodajemy. Czyli to będzie x i tu będzie 1 druga plus 2 trzecie. Ja to sobie na szybko tutaj Wam pokażę. Wspólny mianownik oczywiście to będzie 6. 6 na 2 to jest 3 razy 1, 3. 6 na 3 to jest 2 razy 2, 4. 3 czwarte plus 6 czwartych to jest 3 szóste plus 4 szóste to jest 7 szóstych. Ok? Ok. A tu oczywiście będzie już dość prosto, bo to jest 1 plus 1 druga to jest 1 cała i 1 druga, a więc x równa się 1 cała i 1 druga. Ok? Dobra. No i w tym momencie to sobie też skasujemy, żeby mieć miejsce. W tym momencie mamy tak. Ja sobie to przekształcałem cały czas, czyli teraz będę sobie liczył y' prim. Czyli liczę pochodną z tego i pochodną z tego zgodnie z tym wzorem. Ok? Czyli mamy tak. Pamiętajmy, że to jest nasze n. I to jest nasze n, tak? Dobra. Czyli z przodu jest najpierw n we wzorze, czyli będzie 7 szóstych. X zostanie przepisany. No i potęgę trzeba zmniejszyć o 1, tak? 7 szóstych to jest 1 cała i 1 szósta, a więc tu zostanie 1 szósta. Plus, znowu, n wyskakuje przed pochodną, czyli będzie pochodna z 1 i 1, 1 i 1 druga wyskoczy przed, x zostanie przepisany, a tu spadnie o 1, no jak z 1,5 spadniemy o 1, to oczywiście będzie 1 druga. Można to oczywiście jeszcze zapisać ewentualnie, że ten nasz y' prim. Tu jest to, co mówiłem, 1 cała 1 szósta, a x do potęgi 1 szóstej zgodnie z tym wzorem to będzie pierwiastek z x szóstego stopnia plus 1 cała i 1 druga, i tu będzie pierwiastek z x drugiego stopnia, czyli tego się już nie pisze, tak? Bo tu zauważcie, że x są w pierwszej potędze. Dlatego tutaj nie pisałem. To jest z tych jedynek tu na górze. A stopnie są z mianowników.
I to kończy nasze zadanie, tak? Czyli bez jakichś większych komplikacji trzeba tylko pamiętać, że tych pierwiastków trzeba się w tym momencie pozbyć, jak mamy pierwiastki z x-a, jakieś tam do kwadratów czy coś, a później już normalnie tylko ten standardowy wzorek. No z tego żeśmy nie korzystali, bo akurat się okazało, że skopiowałem zły wzór, po prostu. Dobra, dzięki za uwagę i zmykam do kolejnego zadania, a jeżeli masz pytania, śmiało pisz je w komentarzach. Na razie. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.